Podążamy w stronę światła, podążaliśmy na Smoczej Jamie. Teraz idziemy, kochani, na skałkę. I przy okazji Noemi pokazywałem, to jest pomnik psa. On się nazywał bodajże Jackie. I co on zrobił? Tutaj zmarł jego pan i on tu warował i czekał na swojego pana do końca swojego życia. Tu mu ludzie przynosili jedzenie i on tutaj chyba zdechł bodajże. Jock. Nie. Ja powiedziałem co? Jack? Jackie. Czy Jackie, no. No i to jest właśnie ten pomnik. Najwierniejszy zwiernik. Wow! Moi drodzy, dochodzimy do skałki. Jak się uda, to wejdziemy sobie do krypty Wielkich Polaków. Zobaczymy wielkich tego świata, naprawdę wielkich naszych polskich poetów, pisarzy, malarzy. I tutaj na skałce w 1079 roku został zabity właśnie biskup krakowski Stanisław, teraz święty. Przez kogo, Noemi? Kto zabił biskupa Stanisława? Który król? Bolesław Śmiały. Za co został wygnany z kraju? Dlaczego on go zabił? No bo głosił prawdę biskup Stanisław. Pewne rzeczy mu się nie podobały w stylu rządzenia, to co robi Bolesław, mówił o tym, no i cóż. No dobra, zobaczymy. No widzisz, no właśnie. No zapamiętajcie to. A tam obok to jest chyba kościół albo świętej Katarzyny, albo Bożego Ciała. Tak jak już tu jesteśmy, to jeszcze tamten kościółek też sobie i tamtędy wrócimy już do naszego, no na rynek, tak? No i to jest właśnie w krypcie na skałce. Mamy tutaj Czesława Miłosza. Paulini. Ludwik Solski to bodajże był aktor. Właśnie. A tu Asnek, będziesz się uczyć. Wielki poeta. Zbiański. Wielka postać. Noemi właśnie w kościele Franciszkanów jest witraż właśnie Wyspiańskiego. Ten, co ci wczoraj pokazywałem. Jacek Malczewski, też wielki malarz. Te obrazy osiągają w tej chwili miliony. No i kochani, mój ukochany Józef Ignacy Kraszewski. Przeczytałem wszystkie jego powieści. Ja miałem 200 jego powieści. Tutaj Jan Długosz. Kiedy się urodził, kiedy zmarł? Właśnie, wielki kronikarz. W zasadzie jego historia do tej pory nam towarzyszy. Ludwik Solski to już był. Teraz wchodzimy do kościoła na skałce. Ktoś puka. Właśnie słyszę. Dadaś jak wrażenia z dzisiejszego dnia? Bardzo fajnie. I podążamy w stronę Kazimierza, ale na Kazimierz nie pójdziemy dzisiaj, tylko zrobimy na pewno. Wykończyłbyś mnie!
należało do świętej Rity. To jest po prostu nieprawdopodobne. No super. No. Przeczytajcie sobie historię, bo jest niesamowita. Święta Rita jest od spraw beznadziejnych. Dlaczego otóż sami się z różą? Dlatego, że nie chciano jej przyjąć do zakonu. Ona w ogóle wcześniej była zamężna. Miała takiego głupiego męża, a tych synów tak samo do niczego. I później jak oni zmarli, to wstąpiła do zakonu. Tak, bo ona 22 maja jest dzień śmierci. Ale jest święta. I nie chcieli jej przyjąć do zakonu. I była sytuacja z różą, że siostra, która miała im przyjąć, powiedziała: proszę pani, musiałaby tu w zimie róże by musiały wyrosnąć, żebym panią przyjęła do zakonu. Coś takiego było. Ona wychodziła tu ze śniegu, wystaje piękna, kwietnowa róża. No, więc takich cudów różnych, słuchajcie, trochę było. Mamy o świętej Ricie. A, widzisz. A, no to Katarzyna Aleksandryjska, czyli to jest świętej Katarzyny, a to jest kościół Augustianów. Ale pod wezwaniem świętej Katarzyny. Czyli tak mi się albo Katarzyna, albo Boże Ciało. No i dlatego tu też mamy piękne liceum świętej Rity. Idziemy, słuchajcie, aleją, ulicą Krakowską, nie aleją, aleję to mamy w Warszawie. Kierujemy się, żeby coś sobie zjeść, bo jest godzina 14, więc już najwyższa pora. Także byliśmy też w kościele świętej Katarzyny, już dalej nie damy rady, więc już jedziemy na obiad. A jak sobie zjemy, to będziemy sobie dalej kombinować. Trochę się zmęczyłem. Pokażę wam magię, widzicie to, tą moją rękę i kaaa. Słuchajcie, normalnie. Nie czekaliśmy wcale. Ciekawe mi się wydawało, że będzie poczytania. To tak, Noemi wcina co? Spaghetti a la bolognese, a ja nie wiem, co to jest. A ja mam lasagne, tak? No. Tak, to masz lasagne prosto z pieca bolognese. Prosto z pieca, no dobra, to mam prosto z pieca w takim razie. Pani może inny, bo my jak dajemy opinię, to ta miła pani to Natalia. Natalia, tak. To pani Natalii dziękujemy. O pani też mile napiszemy. Już jutro na pewno na blogu, bardzo, a na pewno wspomnę. Bardzo się cieszę. Trafiamy na fajne osoby. No różnie z tym bywa, bo no niektóre tacy są, że nie możemy takiego świata stworzyć. Tak, dzisiaj jak kupowaliśmy odważanki, to kupiłem czym prędzej, uciekałem, bo myślałem, że mnie pani wdrokiem zabije, zero uśmiechu, zero tego, i mówię, patrzę dla mnie, coś nie wiem. To my staramy się być na pewno pozytywni z pracy, bo to się przyczynia właśnie do odzajemnionego uśmiechu chociażby. No właśnie, i zadowolenia. Człowiek też później mile wspomina, tak gdzieś tam napisuje. Bardzo mi miło. To dziękujemy bardzo, bo ten obiad to nam dzisiaj, bo szliśmy aż od Kazimierza i wszędzie albo w restauracji nie było, no bo córka to tak, no bez spaghetti, tak? I tu nigdzie nie ma, albo full ludzi w restauracji, albo coś. Jezus, już ma nogi nam wchodziły, nie wiem gdzie, już mówimy poszedł. Dlatego warto jest szukać poza płytą główną, bo płyta główna serwuje też jakościowo tak bardzo po prostu masowo. Jedzenie, my tutaj jesteśmy trochę schowani, dlatego my trzymamy poziom i nie każdy do nas wie właściwie. No tak. Więc tam na opiniach na Google czy na TripAdvisorze rzeczywiście czasami się pojawiamy i mamy takie wspaniałe gości jak państwo. No to super, to się cieszymy. No i pewnie do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dzięki. Jakie wineczka mają fajne. Spokojnie, Jacek. Dziękujemy, do widzenia. No. No dobra, kochani.
muszę się lekko zorientować. Dobra, słuchajcie, tutaj przy ulicy Sławkowskiej, Pasta Bar. Tak się nie rzuca w oczy, ale pojedliśmy wreszcie, odpoczęliśmy. Ja naprawdę... Ja w sposób deklamuję, tak wychodzę i tak głośno. Ale był dobry obiadek. O, La Fontaine, tutaj... W tym hotelu właśnie byliśmy, tutaj w tych apartamentach, bardzo fajne miejsce. I jedno z okien, to pokazywałem wam wczoraj, wychodzi na rynek krakowski. No tutaj sukiennice, to wstąpimy sobie może wieczorem do sukiennic też. Będzie fajniejsza atmosfera. No i tu kościół świętego Wojciecha. Wyczytaliśmy znajomi dzisiaj, że no to jest ta pierwsza romańska świątynia. Ponoć tutaj w tej świątyni głosił kazania, podobnie jak na Wzgórzu Poznańskim. Nie, tutaj w Krakowie. Głosił kazania święty Wojciech. No i oczywiście później to było też rozbudowywane, przekształcane, ale te fragmenty tam powiedzmy z XII wieku się zachowały. Ponoć jeszcze są podziemia w tym kościółku. Nie wiem, może tam sobie też pójdziemy, bo nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy jakoś. Zorientujemy się. I w tym roku sobie też pochodzimy właśnie po takich muzeach, po podziemiach. Gdzieś tam się powspinamy na wieżę. No bo już jest faktycznie w tym wieku, gdzie ją też już zaczyna to interesować. A druga sprawa, że pewne fakty historyczne wiążemy. Dzieci nie lubią się uczyć historii. Dlaczego? No bo nie kojarzą z czymś, z faktami. A to przecież, słuchajcie, jak są Krzyżacy, jedź na Warmię. Zobaczysz zamki krzyżackie. Poznasz miejsca, gdzie mieszkał jeden czy drugi. I dziecko później, jak się będzie uczyć, prawda, że gdzieś tam we Fromborku mieszkał jakiś Kopernik, to mówi, kurczę, ja tam byłem, nie? No faktycznie widziałem tego gościa, który się tam, powiedzmy, jakiś czas mieszkał, coś tam wymyślił. No i ta historia staje się po prostu żywa, nie? A nie tylko kartką w książce. No tak najmniej, czy nie? No, nie wiem, jak wasza panią z historii, ja miałam w czwartej klasie bardzo ciekawą panią z historii. Umiała nas zabawić, umiała zrobić po prostu super rzeczy. O, pan też tu tak se profesjonalnie kręci. Ale tutaj to też jest mają... wybieg modelek, nie wiem, czy a, to przyjemny, to przepraszam, ja jeszcze więcej nie będę. Pan nie kręci sobie dla przyjemności. Aha, albo tu jakieś zdjęcia do reklamy, albo do czegoś, wiesz? Tak sobie, kochani, spacerujemy i tu mamy Bibliotekę Wojewódzką. Noemi jest w ogóle w szoku, że cały ten budynek. A tu natomiast też jest biblioteka, tylko to jaka była biblioteka, Noemi? Kojarzysz? Jedna wojewódzka, druga, no jakaś tam, no ale mega, 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 słuchajcie, też wielka. Także tutaj też, słuchajcie, no mają fioła na punkcie bibliotek. No i dobrze, niech mają. No i ja widzę też przed sobą osobę kręcącą gimbalem, która też ma fioła na punkcie bibliotek. No też. No dochodzimy do Karmelickiej i mamy... Karmelitów Trzewiczkowych. Idziemy na parking, bo musimy z samochodu jakąś wodę wziąć, coś tam. Tylko poczekaj, ten nasz parking to był w tę czy w tę, bo teraz to tak... nie, jeszcze... Bo się już zakręciłem. Tutaj chyba był, tak, chodź. To mamy Karmelicką, też bardzo fajna ulica, lubimy ją. I przy Karmelickiej, jak przyjedziecie do Krakowa, to możecie śmiało parkować, tu jest bardzo dużo wolnych miejsc. Zaraz sobie zobaczycie ten parking. O, i popatrzcie, tutaj sobie wjeżdżamy i pamiętajcie, jak chcecie więcej niż dobę, to pobrać bilet, idźcie do budki, zgłoście, to dostaniecie specjalny bilet, że będziecie tutaj dłużej i będą wam liczyć dobowo. No popatrzcie, jaki mega wielki.
My sobie idziemy do naszego samochodziku. No dobra. No weszliśmy z kościoła ojców karmelitów trzewiczkowych. Ja tutaj chodziłem, słuchajcie, jak byłem w liceum na kurs lektorski właśnie do karmelitów trzewiczkowych. No fajnie. No karmelicko mamy. Tu taka ciekawostka. Kto oglądał kiedyś serial taki dla młodzieży, Dziewczyna i Chłopak, no to z moich czasów, mój ulubiony, zresztą powtarzają, to rodzeństwo, a na pewno ta dziewczyna, ma tutaj przy karmelickiej kancelarię prawniczą. No. Wiem, bo widziałem w gazecie. No, troszkę się zmieniło, ale brzydka nie jest. No idziemy kolejną uliczką reformatorską, nie reformacką. To jest też przy rynku ulica. Tu mamy mury właśnie. No i widzicie, i takimi ulicami nikt nie chodzi praktycznie. Tutaj mamy sanktuarium świętego Kazimierza. Może przejdę na drugą stronę, to bardziej będę mógł to pokazać, jak to wygląda. No widzisz? No. Tutaj mamy widok na ulicę Pijarską. Nie, na Sławkowską, a Pijarską to my idziemy. Chodź szybko. To my idziemy. No i tutaj ona dochodzi do rynku, tam widać daleko rynek. Dzisiaj tutaj jedliśmy obiadek. Tam ulica Bagatela, a my sobie teraz pójdziemy tą Pijarską do... Ja pamiętam, jak się w pierwszej klasie do Barbakan. Chodziła. Jak był jakiś taki korek, nie kapek, to ja wydałam i nim tak strykałam. To nie wstryka wodą, tylko tak bardzo taką wielką. Chcesz, żebym cię spiskała? Ja dziękuję. Ale to naprawdę przyjemne, to nawet nie jest woda, tylko tak chwilkę. To do PR-ów możemy sobie też skoczyć. Tutaj widzicie, mamy kolejną ulicę, która dochodzi do rynku, to jest świętego Jana. A my jeszcze na chwilkę do kościoła PR-ów. Budowany w 1728, oddany do użytku. No właśnie, słuchajcie, no i pyta mnie, dlaczego tutaj łasiczka, no bo to jest Muzeum Czartoryskich i w Muzeum Czartoryskich mamy damę z łasiczką, oczywiście, że tak. No. Ale to jest to muzeum? Tak. To widać, że tutaj pani to sama. No widzisz, no maluje, no, malarka. Mówi się to na malowała przynajmniej.
cała pandemia tylko teraz poprawia. No, jest to możliwe. No i mamy Floriańską, zobaczymy sobie tam pod Barbakan. Postawiono tutaj ten obraz Matki Boskiej, jak restaurowali to. No i to się najmniej stała jedna z siedmiu bram, ta z tyłu. 1300 rok, 1300 coś, no popatrz. No. I takie mury okalały cały Kraków. Widzisz, no cały, no tutaj to Stare Miasto, bo to był kiedyś Kraków, nie? To możesz sobie wyobrażać, jaki ogrom i jak to kurde poniszczyli wszystko w XIX wieku, mądrzy ludzie. No ale to... Mamy 20:25, jeszcze nam się na goferki zebrało. Jesteśmy tutaj przy Grodzkiej. No i dzisiaj wcześniej sobie pójdziemy do domku, bo no już też zmęczeni jesteśmy trochę, obeszliśmy. Tutaj nas podgrzewają. Tutaj rynek, no i od razu widać ten nasz dom Polonii, więc jesteśmy bliziutko domu. No. Wiem. Podobam się sobie. Mam tą świetlę na nocku. Ja też nie jestem. Masz, więc zdrzelaj.